Siemanko, a zdechło. Witam was na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam moją WFM M06 z 57 roku, którą parę lat temu kupiłem za 150 zł. Zapraszam. Zanim przejdziemy do historii tego konkretnego egzemplarza, najpierw krótki rys historyczny na temat WFM M06. Zatem bez zbędnego gadania. WFM M06 jest to w całości zaprojektowany przez polskich inżynierów prosty motocykl popularny, produkowany w latach 1954-1966 przez, jak to w naszym wspaniałym kraju bywa, nieistniejącą już warszawską fabrykę motocykli przy ulicy Mińskiej 25, skąd skrót WFM. Fabryka ta powstała w 1951 roku z przekształcenia warszawskich zakładów naprawy samochodów. Natłukli według różnych źródeł około 600 tysięcy sztuk motocykli, a były to głównie rozwinięcia, różne warianty motocykla WFM M06. Naprodukowali także około 28 tysięcy skuterów, czyli WFM OSA w kilku różnych wariantach. Wyprodukowali także 250 tysięcy sztuk silników S01, jak w moim egzemplarzu, oraz jego warianty rozwojowe. W zamyśle konstruktorów miał to być nowoczesny motocykl, całkowicie odmienny od dotychczas wytwarzanych przestarzałych konstrukcji pokroju Sokoła 125, pamiętającego czasy jeszcze przedwojennych DKW. Prototyp powstał już na przełomie 1952 i 1953 roku i po kilku miesiącach przystąpiono do badań. Projektanci chcieli wyposażyć nowy model, który nazwali M06, w całkowicie nową, zamkniętą ramę. Nowo opracowany silnik S02, posiadający znacznie większą moc motocykla od S01, nowe zawieszenie posiadające tłumienie hydrauliczne i pełno innego, dość nowatorskiego szpeju jak na owe lata. Lecz jak to w komunizmie bywa, braki surowców, wel materiałów na rynku oraz ogólna bieda panująca w ówczesnych czasach i wszystkie inne niesprzyjające czynniki spowodowały to co zwykle, czyli konieczność zubożenia nowego modelu do absolutnego minimum. W wersji produkcyjnej zastosowano silnik S01 z podniesionym stopniem sprężania, dzięki temu moc wzrosła do około 4,5 konia. Ramy wykonano z blaszanych profili CO-owych. Zawieszenie stanowił wahacz wleczony, wykonany z zamkniętych prostokątnych profili, wsparty teleskopami hydraulicznymi. Przedni widelec oraz koła, hamulce, tzw. półbębnowe, pochodziły z modelu SHL M05. Wypuszczono krótką serię informacyjną dla prasy i testerów pod koniec 1954 roku, a produkcja ruszyła w lutym 1955 roku. W tym samym roku, by nadążyć nad ogromnym popytem na cokolwiek co jeździ, skierowano produkcję do zakładów WSK Świdnik. W 1963 roku wdrożono do produkcji nową jednostkę napędową S34. WFM-ki wyposażone w ten silnik oznaczono M06 S34. Ponadto otrzymały one wzmocnioną ramę, większy przedni reflektor oraz światło stop. Co ciekawe, moja posiada czujnik oraz fizyczne światło stop, aczkolwiek możliwe jest, że to jest to spowodowane pewnymi modyfikacjami wynikającego z codziennego użytkowania tegoż motocykla w czasach jego świetności. Zasadniczo w swoich czasach motocykl ten był naprawdę dobry. Był bardzo wytrzymały jak na ówczesne warunki wszechobecne beznadziei zrujnowanych dróg i podziurawionych szos przez niemiecką okupację. Niezbyt skomplikowana konstrukcja pomagała utrzymać motocykl ten w stanie jezdnym przez wiele, wiele lat. Motocykle wywodzące się z fabryki w Warszawie, czyli WFM, malowane były zarówno w podkładzie, a malowane były lakierami utwardzanymi termicznie, czyli każdy z elementów malowanych był wygrzewany w piecu. Dzięki czemu egzemplarz na tym nagraniu nie jest przerzewiał na wylotku po złomu i mogę nagrać o nim materiał. No więc tak, parę lat temu porozwieszałem tutaj po wiosce u dziadków ogłoszenia, że kupię stare motocykle. No i parę dni później dzwoni do mnie pan, że ma właśnie taką WFM-kę, 20 lat, prawie 100 dole, u niego to leży. Tylko, że jest trochę rozbrakowana, bo się łamali i ją trochę rozkradli. No dobra, no. To był 2015 albo 16 rok. Muszę zobaczyć na stare zdjęcia. Przyjeżdżam, patrzę. Obraz nędzy i rozpaczy, zresztą jak widać. Porobiłem kilka fotek.
WFM jak WFM, no stodoła po prostu opuszczona, ciekawe właśnie takie stodołowe znalezisko. Utargowałem cenę, gościa 200, tam powiedziałem 150, zgodził się i udało się kupić za 150 zł to, co widać właśnie teraz na zdjęciach. Że tak powiem, z biegiem, jak zacząłem ją czyścić, myć, mówię, kurczę, bardzo fajnie zachowany, całkiem przyzwoicie motocykl, nie było dużo rdzy, nie było przerdzewiała. No i potem się okazało, że wychodziły oryginalne szparuneczki po zmyciu tego całego syfu, wszystkiego. No jak widać, niestety włamali się do tej stodoły, ukradli z niej błotnik, koło, przednią lampę i chyba klakson i parę innych rzeczy, bo nie ma takich dupin typu ta osłonka tutaj, to za chwilę do tego przejdziemy. Udało mi się pozyskać na giełdzie staroci te właśnie rzeczy. Co ciekawe, za motor dałem 150, za samą lampę z prostownikiem, ze stacyjką dałem 220, a to i tak była dobra cena, bo po 100-150 chodziły same skorupy, a tu mam stacyjkę z lampę ze stacyjką, ze wszystkim kompletną. Na temat tej jawki zrobiłem chyba z 3 odcinki dawno, dawno temu. Jak coś zapraszam, link gdzieś tam powyżej, poniżej. No i tak generalnie trochę ją poczyściłem, poogarniałem, a że te moje stare właśnie motocykle, jak widać, WFM-ka, WS-ka, parę innych rzeczy, jawka, trzymam nie w miejscu, gdzie mieszkam, no to tak co przyjeżdżam, to sobie coś podłubię. Generalnie silnik, no, miał kompresję, wszystko, ale oddałem go do tego samego kolegi, pozdrawiam Mikuska z Dęblina, ten sam, co wyremontował mi silnik z jawki, tak samo wyremontował mi silnik tutaj. Silnik przeszedł właśnie remont w postaci wytoczenia, tam bodajże przetoczenia wału, wymiana pierścieni, tłok był dobry, przeszlifowanie i chyba honowanie cylindra. Tutaj jakieś fotki powrzucam właśnie. Co fajne, silnik, że tak powiem, połówki się zgadzają, są z jednego. No i silnik oczywiście nam jest zgodny z tabliczką, czyli tu mamy 144630. Na tabliczce numer silnika 144630, więc to jest fajna, fajna ciekawostka generalnie. Oczywiście do motocykla nie posiadam dokumentów, no bo ciężko. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, raczej kiedy się na żółte blaszki zarejestruje. Czego mi w niej jeszcze brakuje? No brakuje mi jeszcze z paru detali. Tutaj brakuje takiej właśnie osłonki na akumulator, bo tu był akumulator, plus takiej rureczki, która tam wchodziła do osłonki jako tam filtr. Brakuje paru właśnie rzeczy typu wtedy, co te chamy rozkradły ten motocykl, szczęko trzymać, bo to były puste lagi same. Co tam, czaruś? Fonfel. Brakuje właśnie szczękotrzymacza, ale generalnie większość detali i rzeczy charakterystycznych dla tego rocznika, a jest to rocznik 1957, jest. Fajnie, zbiornik zachował się w fajnym stanie, nie wiem czy to widać, ale nie ma rdzy, naprawdę nie ma w środku rdzy w porównaniu do jawki. No kanapa jest, jak widać. I plan na motocykl mam taki, że nie będę go malować, nie chcę go malować, nie chcę go piaskować. Chciałbym tylko pozyskać jeszcze gdzieś na internecie oryginalny błotnik, inaczej, błotnik z oryginalnym wiśniowym malowaniem. Że nie był jeszcze malowany, że wszystko było w takim patynowym stylu jak ten motocykl. Także koło, które nie było pomalowane na czerwono, bo to jest tutaj pryśnięte, ja bym chciał w 57 już teoretycznie... Buda tam! Teoretycznie... Powinny być już oba chromowane koła. Tu natomiast nie wiem, czy to był chrom, czy to było srebrne, bo akurat te koło chyba jest oryginalne, bo te było przy motocyklu. Natomiast będę chciał właśnie pozyskać jakieś ładniejsze koło, ale nie wyremontowane, takie, żeby pasowało stylistycznie do całego tego motocykla. Sorry za szum w tyle, ale jest dosyć ruchliwa droga z tyłu. Nie wiem, jak to będzie mocno na nagraniu słychać. Co ciekawe, motocykl także nie posiadał licznika, bo też te chamy go ukradły. A licznik udało mi się pozyskać z tej oto ciekawej ramy, bo na pierwszy rzut oka to jest WFM M06,
Ale nie, to nie jest WFM, tylko to jest, moi mili, WSK M06Z. Czyli wersja z głębokimi płotnikami. Od drugiej strony jest tabliczka, a to jest ciężkie, nie chcę się tego przestawiać. Jak widać, fajne, oryginalne szparunki się jeszcze zachowały. Które, nie wiem, przez tą lampę będzie widać. Nie, chyba nie da rady. Fajne szparuneczki się zachowały. I za to, o, oryginalny wydech, fajny właśnie cygaro, charakterystyczny dla tego rocznika. Głębokie błotniki. I to jest ta lampa, o której wcześniej wspominałem, że właśnie taki ala żółwik. Taki ala nie żółwik, żółwik jest u mnie, a ich nieważne, że taki właśnie zupełnie inny styl. I tutaj generalnie była zamontowana właśnie, był zamontowany licznik z WFM. Za tę całą ramę dałem 100 zł. Więc generalnie licznik kosztował mnie 100 plus w gratisie mam całą WSK, znaczy całą. No. Brakuje kół silnika i pełno innych rzeczy, ale jeść nie woła. Poczeka sobie na remoncik. Prędzej czy później kiedyś go zrobię. Cechy charakterystyczne dla 57 roku, a generalnie właśnie tego drobnego liftingu, jest na przykład to, że w 56 roku tutaj były jeszcze takie okrągłe puszeczki. Natomiast w 57 już weszły właśnie takie oto trójkątne sakiewki, schowki. O, trochę nieprzemyślane generalnie. Nawet jest obicie od kopki. Kolejnymi elementami właśnie było wprowadzenie instalacji elektrycznej z akumulatorem. Tu jest miejsce na akumulator. Plus chromowane obręcze. Generalnie te wszystkie rzeczy mogły być dostępne od 55 roku, ale w wersjach na eksport. Natomiast na rynek krajowy właśnie te oto rzeczy weszły dopiero w 57 roku. Późniejsze egzemplarze, na przykład już 58, 59, miały także już inną lampę. Nie taką, nie taki ala żółwik, tylko taką no, półokrągłą, płaską bardziej. Słuchajcie, generalnie ja przy tym motocyklu nie robiłem nic przez 2-3 lata, bo jak tu przyjeżdżałem, miałem zupełnie inne sprawy na głowie. Teraz uznałem, że wyciągnę ją z tej, wyciągnę ją z garażu. Może coś nagram i słuchajcie, może spróbujemy ją przepalić. Bo naprawdę od remontu ja jeszcze nawet nie próbowałem, bo nie było kiedy. Włożyłem silnik, damy troszeczkę paliwka do komory pływakowej. Nie mam takiego wężyka, żeby tu on był. No dobra, komora jest pełna. No i spróbujemy to zagadać. Nie mam połączonej linki z manetką, bo linka jest za długa, się okazało. Iskra jest. Aha, chyba mam świecę niedokręcone. Nie, chyba nic z tego. Chyba niestety nie odpali, a też nie mam żadnej linki sprzęgła, żeby spróbować na pych jakoś zapalić. Tak więc generalnie myślę, że kiedyś nagram kolejny film, kolejną część, ale to za kilka lat generalnie, jak ona, jak ją zrobię do stanu jezdnego. Na razie tak, tylko chciałem wam pokazać co jest, co mam w posiadaniu generalnie, jakiego fajnego rarytaska. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Jak wspomniałem, druga część będzie dopiero za ohoho, bo na razie mam plan zupełnie inne rzeczy jeszcze robić. Ta WFM-ka se leży, jeść nie woła. Dopiero jak już będę miał jakiś porządny swój warsztat, to sobie ją mam zamiar dobrze zrobić. Zatem dzięki jeszcze raz i zapraszam na moje kolejne filmy. Z czoła!